Hej, cześć, siemano wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Nie będę ci pobłażać, jak moje siostry! Witam się z nami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w God of War Ascension, bądź też God of War Wstąpienie. Jak zapowiadałem, za chwilę będzie miała miejsce dość ciekawa walka, a rozpocznie ona dokładnie teraz. Poleciał i trafił w powietrze. Myślę. Pęty. Zalap tego. Mamy mieczek, mamy mieczek. No to tniemy oczywiście. Będzie zdobyć na krótko. A właśnie, te są te świetne, mogę po prostu wyrzucić z tej areny, z tej mini areny, i oni wtedy właśnie od razu giną. Poprzez zahaczenie, aby nie stać się mokrą plamą. Jak oni znajdujemy się w strażnicy, mamy kolejny miecz, z chęcią go przygarnę. Tam są na górze orby, tutaj... Tego na razie nie zrobię, bo muszę to połączyć, żeby to się... żeby z tym się coś zadziało, więc na razie mogę to olać. Idziemy tutaj. Tu mamy kolejną z tych rąk. Przerwę w taki sposób, tylko patrzcie tu. Ja pierdolę. Widzicie jak to. Widzicie jak ten palec jest zjebnięty? Tu? Widzicie palec. Po prostu patrzcie, no tu, no ręka cała wyciosane. W ręce wyciosane są po prostu z to miejsce, w którym aktualnie stoimy. Ja szaję, że ten olbrzymi. No wiadomo, jest to olbrzymi, ale. No to jest nawet przesada jak na wiarołomce, jeśli mam być szczery. Żeby całe jego ciało po prostu stało się więzieniem. Dla innych. To jest naprawdę przegięcie. No i teraz muszę to stegować. Tylko za łatwo nie pójdzie. Ktoś po prostu
Nie, kurde, nie to! Nie ten dodatek. Sven? Come on, serio, wyrwałem z tego! Z tego to już na pewno. Ej, też. Bardzo tam zrobiłem, no ale niewiele. Ale dobra, na tyle, żeby go osłabić. Ujeżdżamy oczywiście. Tak więc spuszczamy teraz wszystkiego dookoła, to bo pierdol. Dalej, dalej, spokojnie, maczugi wystarczy, na wszystkich. Nie ma się o co martwić, panowie. Nic wam się takiego nie stanie. Wszyscy bardzo ładnie dostaniecie władzenie od maczugi. Zdrowa, ewentualnie od moich gołych rąk oraz rezerwą. Lekka macie teraz godne odbywanie, szansę na pierwszą. No jeszcze nie wiem, jeszcze nie wiem. No i teraz wykańczamy samego cyklopa. Jakże w brutalny sposób. Ale nie, ale to jest nic w porównaniu z tym, co jest prowadzone w dwójce i w trójce. Bo jak tam można zabić cyklopa, to jest czysta bajka. W Chains of Olympus i Ghost of Sparta też da się zabijać cyklopy, ale nie w tak zajebisty sposób. Okej, 2.7, czy to już mi styknie na upgrade? Jeszcze nie, dopiero 3000. Ale muszę powiedzieć, że to mi się najbardziej podoba. Ze wszystkich, autentycznie, ze wszystkich menu upgrade'ów, do których wchodziłem, w każdym God of War, jakiego grałem, to wejście podoba mi się najbardziej. Są też to upgrade'owanie, jest spoko. Tylko boli mnie fakt, jak rozwiązać kwestię magii. To jest niestety coś, co ja bym osobiście naprawdę zrobił. O! Jak to? Było. Raz. Dwa. Chwała Olimpowi! Wolność! A jakby coś to nie, ten gość nie zginął. To jest chłop, który da się w multiplayerze. Tej gry. Jak widać, nawet nie wiem, czy to jest ta sama ręka, którą zabiliśmy, która się zregenerowała, czy coś innego. Łapy! Precz! Ej, seriously? Skoczyłem na to. Ej, come on! A chyba, że on jest unika, nie chcę. Miałby nawet więcej sensu. Mówiłem! Zapamy precz! Na szczęście nic jak trafienie. Nie tego eventu, tego eventu. No to już się niestety liczyło jako trafienie. Okej, dobra, muszę być ponad tą łapą, żeby nie wyskoczyć. Dobra, udało mi się pochwalić, zanim zaczął mnie trafić. Ten jest teraz lekko ogłuszony, no a ja mogę bardzo ładnie sobie to na niego zrzucić. I troszeczkę go tym pokrywać. Dobra, ile mam? No, mało. Właśnie...
mało, nie aż tak mało, ale mniej niż bym chciał. Teraz. Łapy, łapy. Oczywiście nieśmiertelność od przytrzymania tych dobitek dalej jest aktywna. Nieśmiertelność jest oczywiście mniejsza, nie tykają. No teraz trochę podpiszę z animacją, ale okej, mamy już dostęp do ulepszenia, więc ulepszamy ostrze chaosu na drugi poziom. Jak widzicie, troszeczkę też się zmienił wygląd i nie tylko tu, w grze też wygląda inaczej. Mamy takie pęknięcie dodatkowe przez całe ostrza i mamy spartańską zemstę, cyklon, okej, i zwiększone obrażenia tak po prostu. 5000 kolei. Cyklon to jest oczywiście to. Mamy po prostu części. A to, co jest najważniejsze w tym, to oczywiście to, czyli parada. No dawaj, atakuj, atakuj. Dobra, trochę. Dawaj. Come on, nie chodzi. Dobra. Dalej. Życia, kurde, nie mam. Dobra, no dawaj. Samym blokiem tylko chodzę. No, dawaj, jeszcze raz. Jest! Wreszcie. Dwa razy. Dobra, dobra, nie żyj jabłek. Blok. Dobra, no. Chyba damage jest dostałem. Ale ewentualnie mamy parady. Okej, dobra. Zanim dostałem, zdążyłem go dobić. Znaczy dobić, zdążyłem go poturbować. Więc teraz rzucamy drugą część tego wygnienia. To jest kolumna, to jest mężczyzny. Przez co właśnie spada na mu to na łeb. Paruszki odrąbane. Wyszliście. No. Dalej, szygaj tymi robalami. No i patrzę, czy to nie poradzi. Nie wiem, co być utrafionym, tylko tak w zwykłym stanie. Nie wyleczenie. Nie dostałem. Nie ten. Nie zrobiłem kontry, ale go nie obrywałem, a to jest też. Dobra. Kończymy. W takim razie. Nie złapię się tam na tym, aby będzie prawda. Uda to pomożemy. Oj, teraz mamy to. Dobicie. Chyba zrobiliśmy kręgosłup właśnie temu czemuś w tej ręce. Tak bym strzelał po tym soczystym, chrupniętym odgłosie. No tylko to niestety jeszcze nie koniec, jeśli o tę rękę. I nie będę udawał, że tego nie wiem. Zakażona ręka Aigaiona, ręka zakażona pasożytami Megairy, została oderwana od ciała jej pana. Ano. Aigaion już nie ma na tą rękę totalnej kontroli. W sumie Megaira pewnie też nie, na prostu wpuścia pasożyty i hulaj dusza, niech sobie tam działają. Co mamy tutaj? No, podejdź bliżej. Hekaton Heir Aigaion, pierwszy, który złamał przysięgę, furie torturowały go, szarpiąc z jego ciało i kości w tym mrocznym więzieniu. No, aż stał się tym więzieniem. I to jak widzicie nad rękojeścią prawego ostrza, mamy to miejsce, gdzie właśnie był Kratos, właśnie w paszczy Aigaiona. No, nikomu nie życzyłbym takiego losu, zarówno jeśli chodzi o los Kratosa, jak i tym bardziej o los samego Aigaiona.
Jeśli dla Furii śmierć Aegona była aktem łaski, no to on powinien tej łaski dostąpić, bo to co teraz, to w co on się przeistoczył finalnie, czyli właśnie to więzienie, no jak dla mnie to już jest przesada. My praktycznie chodzimy na swojego wnętrzu tak naprawdę. Oto twój koniec! A ty to skąd? Dobra, są pieski, czyli najmniej lubiany przeze mnie przeciwnik w jakiejkolwiek grze. Ale mogę bardzo łatwo się pozbyć, właśnie wrzucając je w ten mielnik, czy co to tam jest? Jak dla mnie to nie powinien ich one-shotować, ale jak tak sam to one-shotować, no to niech tak będzie. O właśnie, kurde, zapomniałem o tej. Zapomniałem o tej skrzynce. Jestem do księcia. Ajajaj. Od tej strony nie da opisać. A zapisu też nie czytam, bo się właśnie na... Jakby chciał wyczytać checkpoint, to a na pocieszenie no nie było tam dużo, ale w sumie na początku gdzie nawet najmniejsza ilość formów jest, może nie jest bawienna, ale im więcej ich mamy, tym lepiej dla nas. O, no kon, skaczę. No i właśnie, teraz muszę te dwa odkleszczyć, potem to pociągnąć i zaś jedziemy na górę. Ty skupię, że nie mogę tu zeskoczyć po prostu, nie? To jest trzeba nie widziała na ścianach. No jakby w ogóle nie mogłem zeskoczyć i potem wskoczyć z powrotem, nie? Nie powiedz mi, że to jest aż tak cudzysłowo strąca. Że to nie byłoby nawet rady ostrza wbić tego podłoża, żeby się wspiąć. No dobra, trudno. Zresztą pytanie, czy dobrze gra, to da się wmaksować wszystko do końca gry. I mówię to ja, który to zrobił. Moja cierpliwość jest na wyczerpaniu! Bo ja kiedy grałem właśnie w wstąpienie, to zanim doszedłem jeszcze tak naprawdę do trudniejszej części w końcówce, to już miałem tak naprawdę ogarnięte. Miałem wszystko na skuteczku ulepszone. Teraz dawaj, kadłub, szybciej wspinę się, zanim to nas zmiasło. Możemy się zaszkodło tu kontrolę, ale na Jezus, jaki cuda! Myślę, że już zginę, nie? I się musiałem odezwać. Zasrany kurwa kontrolerze! Zławki swoje mnie kurwa słuchaj! Jak ci każe iść w górę, to idź w górę, a nie kurwa skaczesz lewo, góra i dół. Sękaj od razu, wbijemy w górę. Będę tak spam, żeby spokój, Spamowanie to najważniejsze, spowalnia mi się właśnie. Skacz. Górę. No kurwa, serio! Nie wierzę, kurwa. Literalnie, jak za pierwszym razem to przychodziłem, to zginęłem to chyba tylko raz. To tylko przez to, że mi się na końcu po prostu spadł na chwilę rozłączył. A to już drugi raz. Dawaj, górę. Hop. Górę. Tak. Już. No ej, no what the fuck? No już na końcówce! Jesus! To co, to 6 razy sztuka? Chyba tak spamię, tak, że tego X-a i może po prostu tego jednak przeciw.
górę, Kratos w górę. No, 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 no. I proszę, jak wspomnienie się opłaciło. Dobra. Kolejna wiadomość od skryby Hekatonheira. Pierwszy zdrajca będzie naszym domem. Ściany oddychają. Hekatonheir wyzwolił to szaleństwo. Każdy, kto złamał przysięgę, jest torturowany. No. Jak mówiłem, to, że Hekatonheir dostąpił takiego, a nie innego losu, no to dla mnie to jest przecinka. To się nie powinno nigdy wydarzyć w ogóle. Już według mnie byłoby lepiej go torturować i zabić. Kropka. Hekatonheirowie. Nie wiem właśnie, jak to jest. Nie wiem, jak to tłumaczyć, nie? O, tu widzicie właśnie? Tu. O, tam widzicie? Tam byliśmy. Tutaj, no, kamerę nie obrócę niestety, ale. O, tam gdzie są te pierwsze. No dobra, no teraz. O, tak jak teraz się Kratos patrzy, to tam właśnie byliśmy na początku gry. I nawet widać ten podest taki, na którym właśnie Kratos sobie stał. Znaczy stał, klęczał właściwie, a potem go Megaera uwolniła, idiotka. Kolejna wiadomość o skryby Hekatonheira. Furia Megaera chce wymierzać karę wyłącznie ciału, ale to sztuczki Furii Tyzyfone są okrutniejsze. Dobra, teraz wchodzimy, tu powinna być cutscenka. I tak też jest w istocie. No i patrzcie, co to się dzieje, nie? Byliśmy w więzieniu, a nagle jesteśmy... Nie wiem, w burdelu chyba. Czy to Kratos? O, bogowie nas hojnie nagrodzili. Chwała Erosowi. Zesłał nam prawdziwego bohatera. Chodź, bohaterze, pokaż mi swą siłę. Kratos, widzisz, jak tak się leciutko nie, jeszcze uśmiechnął? Mnie. No niestety nie widać jeszcze tego pęknięcia na ostrzach. Trochę szkoda, ale... Może to nie było do końca przemyślane. Ale widzicie, jak Kratos tak się lekko się uśmiecha, nie? Pod nosem, powiedzmy, bo widzi tyle kobiet i tak dalej. Gdzie później, jak się Kratosa zna, to zobaczyć w ogóle uśmiech na jego twarzy, to jest... One są niczym. Chodź ze mną i zaznaj rozkoszy, których nigdy nie zapomnisz. Już zobaczyć, jak Kratos się nawet leciutko tylko spróbuje uśmiechnąć, nie? To jest rzadkie. Bardzo rzadkie. No, a tu... Jest mój! Ja się nim zajmę! To już wiemy, która zginie pierwsza, co nie? Dobra, musimy dookoła wszystko i wszystkich. Chcę sprawdzić, czy jest dostępny, ale niestety to jeszcze nie teraz. Dopiero później będę miał upgrade'y. Będę sobie używać lepszych kombinacji ciosów. Mogę użyć tego. Muszę rozwalić tę grudkę. Żeby lepiej właśnie na obalę. Bo jej praktycznie one-shotuję. Fajnie jest to, że mogę tak właśnie, przyciskając lewą gałkę, mogę się rozpędzić, tak mówię, jak gwara, jak to nie to fajnie. Albo wrzucicie na zarewę. Dokładnie. Jeszcze ktoś? Zadałeś mi ból po raz ostatni, Spartiato! Ale to, że on jeszcze żyje, nie? W ogóle... Reaguje tylko oczami na to, co się dzieje, nie? Ale widzę, że on jest przerażony. Ale to... To jest wypadek. Thank you.
Ciebie jest ze sobą taki z tą walką, że on powoli będzie tę arenę pożerał, więc trzeba jak najszybciej zniszczyć właśnie te boczki, które trzymają tę arenę. Przynajmniej jeden, bo to już powinno w miarę pomóc. Do tego. Pytanie jest najbardziej odbijane przez ten moment. Ej, dawaj, krat, wnuć to, nie? No. Nie taki specjalny jest wykonanie. Ho! Jest! Jest! Udało się. Dobra. Leci! Już był chyba na kolejnym hapsie, żeby nie zejść na rynku. Widzę, że ustawiono na głowę, a z drugiej po raz trzeci powracającą rękę Aijajowską. Nie, po raz drugi powracającą, ale jak trzeci. Nie wiem, czy to jest teraz nie jest sama ręka, czy to jest inna. Na nim. Teraz była to nasza na pewno. Ten błysk widziałem. Tylko my tak na krótko. Dobra. Nie było oper, nie było kontry, ale też nie oberwano to przy tym głosu. Ale to dla mnie. Dobra, i co? Już? Już. To posiadamy w takim razie. Na jedno oczko oślepiony. Na drugie oczko także. A więc let's go! Ujeżdżanie Hekatonkeira. No to jedziemy na ciężko! No! Dalej, na ciężko! I jeszcze raz! Na ciężko! Bo nas interesuje tylko dostanie się najbliżej kuli, którą już mamy na haczyku, więc no długo to nas nie interesuje. Zwłaszcza teraz, który nam cały czas kamuje jakby tą ranę, którą po prostu by tym cięciu jej zadaliśmy. Dalej, musimy! Dobrze! Musimy! Dobrze! No, to żegnam! A to pamiętacie, zabrała nam... Skupiony wyłącznie na swojej misji, Kratos z trudem próbował przypomnieć sobie czasy sprzed zniewolenia. Kiedy postanowił złamać przysięgę daną Aresowi, bogu wojny. I teraz mamy retrospekcję tego, co się działo 3 tygodnie wcześniej. I też tu będziemy teraz grali normalnie. Większość w ogóle tej części to są właśnie takie... To jest gra w przeszłości, tego, co się dzieje. Masz zmącony umysł. Lecz sprawnością nikt ci nie dorówna. Masz do mnie jakąś sprawę? Owszem, lecz nie wypada o tym rozmawiać. Nie ma innego wyjścia. Nie masz powodów, by mi ufać, Spartiato. Chcę tylko, byś spróbował. Twoje myśli cię zwodzą, ale ja mogę ci pomóc. Myślę, że to należy do ciebie.
Dzięki tym przedmiotom będziesz mógł zachować spokój, Kratosie. Nie możesz ulegać żadnym złudzeniom. Przestały cię męczyć wizje? Widzę tylko ciebie. Tak. Ta umiejętność niedługo ci się przyda. Dokąd wiedzie ta droga? Droga do wolności, Kratosie. Wolności? Tak, do wolności. Wolności od furii bezlitośnie prześladujących cię z rozkazu Aresa. A przede wszystkim wolności od twego poddaństwa srogiemu bogu wojny. Mam złamać przysięgę? Na razie wydaje mi się, że to nie o mój umysł. Powinniśmy się martwić. Sprawiają, że w mgnieniu oka staczasz się w otchłań szaleństwa. Czy to życie godne wojownika? Furie są blisko. Nie mogą wiedzieć, że tu byłem. Odciągnę je stąd. Przyjacielu, prawda czeka na ciebie w Delfach. Znajdź wyrocznie. Kurde, teraz powinien pojawić ten monit a propos tego, co my właśnie zgarnęliśmy, ale chyba właśnie przez to, że to jest już na... Że to jest jakby to samo konto, ale pomimo, że nowy profil konta, ale to samo konto, to się nie pojawią te monity, więc... Próbuję to wszystko znaleźć, bo to powinno być w artefaktach. Tu mam właśnie kamień przysięgi. Aha, to jest wszystko znalezione już! O kurcze. Ajajaj. Szkoda. Myślałem, że się uda to znajdować tak, ale w sumie właśnie teraz bym to w sumie ominął właśnie ten kamień przysięgi, bo to był tam na początku właśnie, przed jeszcze ciągnięciem za ten łańcuch, to tam był ten kamień. No dobra, skoro mam to wszystko już znalezione, no to... Spróbuję wam po prostu powiedzieć w tym momencie, gdzie to wszystko się znajduje. Ale dobra, to są artefakty. A przedmioty, czy tutaj coś będzie, czy tutaj są tylko... Czy nie, czy to są artefakty? To jest mi ciężko powiedzieć, ale nie, chyba to są normalnie przedmioty i to artefakty. No ale właśnie teraz z tym nic nie będzie, ale to po prostu były te rzeczy, które dostał Kratos od tego cienia, czyli właśnie ten pierścień i ten taki naszyjnik, powiedzmy, to były prezenty od Kratosa dla jego żony i dla jego córki, które później, no, jak dobrze wiemy, skończyły trochę nieciekawie. Ale dobrze, jeśli chodzi o ten odcinek, to też będzie tyle. 35 prawie minut. Spróbuję tego jeszcze dopowiedzieć, bo pewnie wam wyciąłem, żeby nie zakłócać cutscenki. To wyciąłem wam moje gadane z niej. Strasznie boli mnie fakt, że w tej części Bogusław Linda ma strasznie małą roli. Małą rolę jako Kratos. A to dlatego, że niestety, ale Kratos w tej części, pomimo iż występuje dość często, czy często występuje przez całą grę, to w porównaniu z na przykład jedynką, dwójką, czy nie daj Boże, z trójką, czy z Ghost of Sparta, no gadane ma mało. Niestety. Niewiele ma linii dialogowych. W Chains of Olympus w sumie też tak jest. To jest dla mnie trochę kuriozalne, bo i Chains of Olympus, czytaj, jak ja sobie to tłumaczę, Okowy Olimpu, i Ghost of Sparta, czyli Duch Sparty, obie te wersje, znaczy obie te części są na PSP, więc jedna i druga de facto nie jest za długa. Ale w Duchu Sparty Kratos o wiele bardziej się odzywa niż w Okowach Olimpu. To jest dziwne. Ale samo to, że tutaj jest właśnie tak mało gadane, i to nie tylko w kwestii właśnie Kratosa w polskiej wersji językowej, tylko w ogóle w angielskiej, samo to, że w angielskiej nie ma, bo tutaj można by było, wiecie, tyle takich fajnych smaczków znaleźć, jakieś takie, wiecie, przepowiednie, czy nie wiem, jakieś ciekawsze fakty z przeszłości Kratosa, wiecie, coś, co już było w jedynce dopowiedziane, tutaj powiedzieć jeszcze raz, tak w trakcie jakieś, nie wiem, retrospekcje kolejne, i tak dalej, i tak dalej. Dałoby się tak fajnie połączyć, no ale... No nie wpadli na to niestety, żeby to w lepszej grafice pokazać. No ale trudno. Osobiście
czekam naprawdę, aż wyjdzie teraz remaster, jeszcze jeden, albo remake na nowsze wersje konsoli God of War 1 i 2. Bo trójka jeszcze jest spoko, ale jedynka i dwójka, jak ja bym chciał zobaczyć je w najnowszej grafice, nie? To było takie cudowne. Takie by to było, takie, takie. Ale dobra, bez błędnego gadania, jeszcze dopowiem o propos właśnie też tego cienia. Nie pamiętam teraz, jak się nazywa ten aktor, ale uwielbiam typa. Jeśli ktoś się dobrze wsłuchał, no to już z bomby pewnie poznał, że jest to ten sam aktor, który podkładał głos m.in. pod Thresha w League of Legends, ale też pod Władcę Ciem w Miraculum, Biedronka i Czarny Kot. Choć akurat, jeśli chodzi o ten głos, no to jeszcze nie jest on tak dobrze słyszalny, ale jest to dokładnie ten sam aktor. Choć dziwi mnie fakt, że na przykład po angielsku Władca Ciem i osoba, która na nią jest, która nim jest, nie będę zdradzał, jeśli ktoś nie oglądał serialu, głos mają dokładnie ten sam, ale tylko w polskiej wersji językowej Władca Ciem ma inny głos i posiadacz Miraku Motyla też ma inny głos. I tylko w wersji polskiej ja rozumiem to jako, wiecie, coś normalnego, że oni go wtedy nie poznają, bo wiecie, inny głos plus ta maska jego, nie? Więc okej, mogą go nie poznać. Spoko. Ale w angielskiej? Zwłaszcza, że obie te postacie, czyli Biedronka i Czarny Kot w cywilu spotkali, no, Czarny Kot, czytaj, Adrien Agrest, dość często spotyka tę postać. Marinette, czyli Biedronka, poznała tę postać, no poznała z tego, co pamiętam, poznała osobiście, chyba pod koniec pierwszego sezonu. Było krótkie gadane z nim, ale jeśli chodzi o ogólnie słyszenie głosu, widzenie go i tak dalej, no to no, ciężko nie znać tej osoby. Więc mówię, jak oni wiecie, w oryginale, właśnie w ogóle angielska i francuska mają, ten sam głos jest też. Znaczy nie, to francuskie nie jestem pewien. No, ale coś takiego. W ogóle, dobra, bo ja się tak rozgaduję, kurde, jakiś tam sens kończyny. Dobra. Pogadałem, powiedziałem, co chciałem. Tak więc ode mnie to tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zagrajmy w God of War Wstąpienie, w którym będziemy zwiedzali wioskę. Cześć!